należę do tych aktorów, którego bardzo trudno zepchnąć ze sceny. I muszę z Państwem się jakoś bardzo ładnie pożegnać. Wiecie, Szanowni Państwo, że ja zazwyczaj, my aktorzy mamy bardzo dziwne nieraz sytuacje na scenie. I ostatnio, grając Szekspira, jeden z naszych kolegów grający główną rolę ma taką kwestię na samej koniec sztuki, że królestwo za konia. I w tym momencie jakiś facet z balkonu odezwał się: przepraszam pana bardzo, a osioł może być? Na co nasz kolega niezdeprymowany powiedział: może, niech pan zejdzie. Szanowni Państwo, to jest taka niewdzięczna rola zawsze konferansjera, bo musi coś nabijać, żeby tam wszyscy zdążyli się już przebrać. To na tym wszystko polega. I pozwólcie, Szanowni Państwo, że już na sam koniec, ale daję słowo honoru, że to już jest koniec, jak pewnego razu jakiś facet po prostu położył się na trzech krzesłach w teatrze i leży. Przychodzi do niego bileterka, mówi: pani, co pan zwariował? Przecież pan kupił jeden bilet, a pan leży na trzech. Przecież nie wolno takich rzeczy robić. Co pan tu robi? No panie, no nie, ja za chwilę zawołam właśnie dyrektora i zobaczę, niech dyrektor z panem to załatwi. Przychodzi dyrektor, mówi: proszę pana, co pan, jak pan się zachowuje w ogóle, no? Leży pan tak rozwarty cały na trzech miejscach, no przecież to ludzie już czekają, mają bilety wykupione na te miejsca, co pan tu... Nie, proszę pana, ja nie będę z panem rozmawiał, ja wzywam policję. I przyszła policja, mówi: panie, co pan tu robi, skąd się pan tu wziął? A on: z balkonu. Całuję państwa mocno, wszystkiego najlepszego, przyjemnej zabawy i do zobaczenia. Kłaniam się pięknie.